Witam w kolejnym odcinku gry Epoki Lodowcowej. Przygoda z Karta, czyli naszego wywióra. Pokaż się z profila. No kurde, no wygląda te. Każdy zna tego osobnika, co nie? No to więc będziemy kontynuowali na naszą przygodę z nim. No i będziemy akurat stoczymy teraz walkę z nosorożcami. Dobra, czyli filmik się włącza i musimy przejść przez tą bramę. Jak widzicie. Dobra. Prawdę mówiąc, gdyby nie te nosorożce, to tutaj się znajdują. A ty. Dobra, zobacz tu. Okej. Pierwsze uderzenie jest. Brama jest osłabiona. Teraz trzeba uciekać, aby czasem nosorożec nie osłabił. I jak się oczywiście wścieknie i zrobi się pasek czarny, no to wtedy można tego osobnika atakować, chociaż można walić czym popadnie. Dobra, trochę nas uszkodził. Dobra, wściekł się, dobra. No, dawaj. Kurde, nie udało się, dobra. Dobra, nie podejdzie. I teraz tutaj powinien nas uderzyć. No, dawaj, dawaj. Sięg. Jeszcze jedno uwolnięcie i będzie leżał. Dobra, jakoś mu się zemdlało, teraz po kolei na drugiego. No tylko mamy teraz mało życia. Na pewno zginiemy. Dobra, ruszamy tutaj. Aj, nie udało się, kurde, no. Dobra, jeszcze jest szansa. Zatrzymał się. Dobra. Dobra. Uderzył kolejny raz. Dobra. Teraz na pewno mogę zginąć, chociaż... Aż
zginę, będę musiał go jeszcze raz pokonać. Dobrze, że akurat jednego, a nie oba. Dobra, jeszcze parę kamieni. No i znowu się wścieknie, zdenerwuje, no i... O właśnie, o to chodziło, już się wściekł, dobra. Robimy ustawkę. Jest, kończył. Dobra. No, udało się pokonać dwa nosorożce za pierwszym razem, no. Dobra, będzie trzeba teraz oczywiście zastanowić się, gdzie znajdę jakieś życie. O, właśnie, jest tutaj. Dobra, jeszcze jedno by się przydało, dosyć sporo, które straciłem. Kurde! Dobra. Nie wiem, jak to się stało, ale zleciałem. Ale przynajmniej plus jest taki, że... To kamera. To jest kamera, właśnie nie spadam. Aha, jak mnie atakują, to... Ataki słuchają mnie bok, no. I dlatego się spadłem. Teraz już wiem. Dobra, najpierw zobaczę tutaj. Nie, nie ma nic tutaj ciekawego. Dobra, czyli przeszliśmy do kolejnego etapu naszej gry. I kontynuujemy dalej tą naszą przygodę. Czyli mamy... Co tutaj mamy? Mamy... No dobra, pokonaliśmy tych wariatów. I tutaj mamy kolejne kryształy do zebrania. Co tam jeszcze jest? Jeszcze po tej stronie nie byłem. O, tutaj coś ciekawego można znaleźć. Dobra, szybciej, szybciej, dawaj. No fajnie, dobra. Czyli mamy się tam dostać, a pójdziemy teraz tutaj. Będzie trzeba bramę otworzyć. To wziąć. To by było na tyle tutaj. Czyli wszystkie tutaj skrzynki po kolei pozbieraliśmy. Tutaj jeszcze coś pod tym drzewem, nie ma nic. Okej, bierzemy teraz to.
możemy pomału iść. Zarąbiście. Dobra, ale jest te... No właśnie, tutaj jesteśmy. Tu jest mapa, czyli doszliśmy aż tutaj. No i jak się zginie, to my, to właśnie ten przycisk mamy przy sobie. No to jest fajny plus, bo nie trzeba dwa razy za nim biegać. No to jest akurat. Dobra, lecimy dalej. Dobra, jeszcze potrzeba aż dwa. Czyli kolejny znajdziemy tutaj. Oczywiście też jest zginął. Ja, znowu się odrzucam, no chociaż można pójść. I pójdziemy w bok. Tam też akurat jest ten kolejny przycisk do tej bramy. Na miejscu, no i pozostaje nam tylko jeden. To nie mogę skończyć, jak jest normalna góra. No i to samo, czy dobrze? Dobra, tym razem pójdziemy po ten przycisk. Tutaj spokojnie podjedzie to. No mamy. W końcu mamy i... Lecimy teraz. Dobra, czyli idziemy teraz do jakiejś śnieżnej krainy, oczywiście. No fajnie. Dobra, życia na razie nie straciliśmy, ale tutaj jest raczej bardziej bezpiecznie. Już raczej mniej bezpiecznie, ale zaraz spróbujemy ich wszystkich po... Dobra. Dobra.
Tutaj jest jednak komora, czyli pójdziemy tędy tutaj. Dobra, to by było na tyle. Szczerze, tu nie ma jakiejś jaskini, że można by było coś tu znaleźć. No i mamy tutaj jeszcze... Aha, tylko że to nie jest żaden przeciwnik, ten sęp. No, sępek. Okej, okay, zobaczmy co my tutaj mamy. W tych przeciorach raczej nic nie znajdziemy. O, tutaj jeszcze coś jest. Mamy... A, u góry jeszcze coś można znaleźć. A, tutaj jeszcze. Tam raczej nie wejdę po tej stronie. Dobra, jedziemy. No, to by było bardzo dobre źródło lokomocji, taka katapulta. Dobra, na pewno doszło do rękoczynu. Dobra, gdzie tutaj było? Dobra, to jest kolejna droga w górę. No właśnie, o. Kawałek pnia, no i można tutaj jakieś różne ciekawe rzeczy znaleźć. No, mamy tutaj jakąś znajdźkę oczywiście. Zobaczmy, co tutaj można wykopać. Dobra, kolejne mamy... fragment... obrazu. No, tam na górę się nie, na razie nie wdrapiemy, co nie? Ale... Aha, jeszcze coś takiego jest. Ale też tutaj raczej wątpliwe jest, że się teraz akurat przy tym poziomie dostanę. Dobra, pójdziemy dalej. Okej, dobra. No, jeszcze tam latają. Tylko nie ma takiego zasięgu, aby tam pokonać. Dobra, lecimy tutaj. Fajnie. Dobra, będę musiał jeszcze raz tak skoczyć tam. No, jeszcze jeden został, dawaj. Czyli tędy będę musiał pójść. Aha, jeszcze jeden żuk tutaj został.
Dobra, czyli idziemy teraz dalej. Dobra, to by było na tyle. W tej lokalizacji chyba wszystko już zabraliśmy. Wchodzimy teraz. Na górę oczywiście. Dobra, czyli będzie trzeba teraz to wcisnąć. Ale przede wszystkim pokonać żuki trzeba. Dobra, pierwsze to jest to. Drugie to będzie piętro niżej. Trzecie to będzie ten znak. Czyli ten na samym końcu. No i mamy tutaj kolejny fragment obrazu ściennego. Ciekawe co w całości ten obraz przedstawia, bo tego jeszcze nie wiem. Czyli lecimy dalej. Dobra, wyjeżdżamy. Kurde, nie trafimy. A nie sprawdziłem po drodze, czy tam coś można jeszcze znaleźć. Ale dobra. No dobra, chyba. Panie rozwalenie. Nie będziemy rzucać. A, jeszcze tutaj mnie rzuca. Dobra, ja też mnie rzuciłem. Co tutaj jeszcze? No chyba raczej nie wejdę. No, zarobiście, dobra. Spadłem, ale dobra. No dobra, przeciwników pokonaliśmy i będziemy mogli się tam normalnie teraz dostać. Dobra, jedziemy w końcu. Czy tutaj jeszcze coś znaleźć można? Chyba raczej... Na pewno coś tutaj można znaleźć, ale tutaj potrzebne by były umiejętności podwójnych skoków, no.
tylko za to, co się jest. No to życie nie będzie potrzebne. I lecimy teraz na górę. A, tutaj jeszcze coś jest. Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj jeszcze można. Wejście, co prawda, ale pozostanę z tej ścieżki. Aha, tutaj też można się przedostać, ale bym musiał to właśnie odblokować, okej. Okay. Tutaj też nic nie ma specjalnego. Dobra, trochę oberwaliśmy, ale za to wszystkich pokonaliśmy tych przeciwników. A, tutaj mamy życie, co więc... Dobra, lecimy. No okej, czyli tu jest dalsza spinaczka i idziemy teraz na górę. Chociaż sprawdzimy, czy tutaj jeszcze coś można znaleźć. No niestety nie, dobra. Lecimy. Dobra, kolejna droga do góry. Mi się zdaje, że to akurat będzie już po ten orzech, dzięki któremu będzie można sobie... wyżej poskakać. No, widoki są całkiem fajne.
Dobra, to lecimy na górę. Mi się zdaje, że tam też będzie można. Teraz nie wiadomo. Dobra, lecimy. Idziemy też na górę. W pewnych etapach gry na pewno będzie można jeszcze gdzieś też wejść, oczywiście. Znaczy resztę tych odblokuję. W końcu mamy tego orzecha. Czyli spadamy. Chyba nie uda mi się zebrać. Dobra, a w tą dziurę, dobra. To jest kolejna dziura. Dobra, lecimy za orzechem. No. No dobra, czyli mamy kolejny etap podróży ukończony. Zebraliśmy orzech. Czyli ten odcinek troszeczkę jest dłuższy, bo tu jest akurat ukończenie pewnego etapu podróży. Tutaj akurat się uczy podwójnych skoków. Czyli mam stąd dojść. Tak. I to by było na tyle. Czyli się nauczyliśmy. No dobra, to czyli na tym będę żegnał Was w dzisiejszym odcinku. No i zapraszam do moich kolejnych odcinków. No i jeżeli się by materiał podobał, no to możecie dać łapki w górę. Albo subskrybować kanał.